No i czekajcie na następny odcinek, bo będzie się działo. Znowu te dźwięki. Co to? To stop. Ej, to jakiś cię skopaczył. Szybko. Kurwa, nie wiem, ale... Nie, to jest piwnica. Kurwa, gdzie jest to wyjście? To jest pierwsze piętro. Gdzie się wychodzi? W dzisiejszym filmie przedstawię wam 5 najstraszniejszych miejsc w Polsce i dodatkowo moje doświadczenia z każdym z nich związane. Zaczniemy sobie od opuszczonego szpitala w Raciborzu. Jest to neogotyckie miejsce z końca XIX wieku. Choć jego monumentalna architektura i ceglana konstrukcja nadają mu elegancji, wnętrza są zupełnie opuszczone i całkowicie zdewastowane. W prosektorium nadal stoi stół sekcyjny, a niegdyś piękna kaplica została doszczętnie zdewastowana. Graffiti pokrywają ściany, tworząc mocny kontrast z tym, jak kiedyś to miejsce służyło potrzebującym. Podczas eksploracji tego miejsca można odczuć dziwną ścieżkę atmosfery, zwłaszcza po zmroku. Zawsze czułem się tam, jakby coś ukrytego obserwowało każdy mój krok. Jest bardzo dużo. Odnoszę wrażenie, że łatwo tutaj się zgubić. Kubek, ewidentny kubek. Idąc tym tunelem naprawdę. W tym miejscu byłem już dwukrotnie. Pierwszy raz nie udało mi się kompletnie nic nagrać, ponieważ trafiłem na prawdopodobnie agresywną młodzież, która już przed moim wejściem do budynku zaczęła we mnie rzucać cegłami, szkłem i różnego rodzaju butelkami. Więc była to szybka ewakuacja, ale postanowiłem się nie poddawać i za drugim razem przyjechaliśmy z całą ekipą do tego budynku i słyszeliśmy dziwne kroki piętro wyżej nad nami. Będąc na parterze, słyszeliśmy jakby coś chodziło nad nami. Byliśmy przekonani, że idąc wyżej spotkamy kogoś, natomiast było tam całkowicie pusto. Zwiedzając cały budynek, łącznie z piwnicami i najwyższym piętrem, nikogo tam nie zastaliśmy. Więc dziwne dźwięki, które wtedy usłyszeliśmy, nadal pozostają dla nas zagadką. Kolejne miejsce to nawiedzony żłobek w Gliwicy. O kurwa! To był płacz dziecka. Było jakieś niemowlę. To nie był kot? No może. Bo możemy. W sumie? Możemy schizujemy się też za mną. Właśnie. Ej, ja zapomniałem, że to mogą być zwierzę. Właśnie, że one mogą tak miauczeć czasami jak dzieci. Dobra, może to był kot. Trzymajmy się wersji, że. Spróbujmy tam przejść. Ale wiesz, co jest śmieszne, że drugi raz jak chciałeś tam wejść. Ten kot jakby, no bo zakładamy, że to był kot, zaczął miałczeć. Kiedyś tętnił życiem dzieci i jego opiekunów, jednak dziś pozostaje zniszczony i całkowicie zapomniany. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że słychać tam czasem krzyki i płacz dzieci, co dodatkowo przyciąga poszukiwaczy duchów i amatorów paranormalnych zdarzeń. Miejsce wydaje się, jakby coś tam się zatrzymało, a przechodząc przez jego korytarze, bardzo łatwo odczuć niepokój. Szczególnie, gdy znajdzie się tam świeże ślady bezdomnych lub na przykład zapalone znicze w podziemiach opuszczonego żłobku. Ej, chodźcie tutaj. Marcel, ten tunel prowadzi stąd. Patrz. On prowadzi stąd. To też? Nie wiem co, ale coś już poleciało. Jakaś... Nie wiem, ale dlaczego tu takie jest? O co chodzi? O kurwa! Co? Tam coś lata. Ja tam
I zobacz, to jest na ko... Tam jest ślepa, mówię. Nie. W prawo jest skręt. Ja pierdolę, są znicze. Prawo jest skręt. Ja pierdolę, są znicze. Tam jest znicz. Tak? Tak. Będąc tam za pierwszym razem, eksplorując podziemne tunele znajdujące się w piwnicach, zauważyliśmy tam świecący się znicz. Nie mieliśmy pojęcia, kto, dlaczego i po co go tam zostawił i do dzisiaj zostaje to w naszych domysłach. Jeżeli macie mocne nerwy i szukacie naprawdę mocnych wrażeń, odwiedźcie to miejsce. Kolejnym miejscem, najbardziej chyba popularnym w całej Polsce, jest szpital psychiatryczny Zofiówka. Pacjentów tu były pokoje. Myślisz? A co tam mogło być? Taki ma... Jakiś hol? To mogła być łazienka. Petarda. Gaj, zabagaz. Ale to było daleko. No to było daleko. To co? Za tytułku. Kontynuujemy, że idziemy stąd. Zofiówka w Otwocku ma wyjątkowo smutną historię. Początkowo miejsce to służyło Żydom, którzy byli leczeni za darmo dzięki działalności społecznej. Niestety, podczas II wojny światowej szpital stał się świadkiem tragicznych wydarzeń, kiedy Niemcy przejęli kontrolę nad budynkiem. Setki pacjentów zginęło, a te mury były świadkiem niewyobrażalnych cierpień. Po wojnie miejsce pełniło różne funkcje. A do dziś zdewastowane wnętrza przyciągają eksploratorów i poszukiwaczy paranormalnych zjawisk. Znajdujące się tam stare drzwi, trzaskające pod wpływem wiatru i echa dawnych historii wciąż wydają się być obecne. To jedno z najbardziej niepokojących i najbardziej mrocznych miejsc, jakie do tej pory zwiedziłem. Byłem w szpitalu psychiatrycznym Zofiówka już dwukrotnie. Zawsze wyczuwa się tam bardzo mroczną atmosferę, która przypomina o obecności osób, które zginęły tam w tragicznych okolicznościach. Podziemie, tunele, piwnice są bardzo mroczne, szczególnie nocą, gdy zgasi się tam latarkę i będzie nasłuchiwać, można usłyszeć dziwne dźwięki, tak jakby ktoś szeptał lub po prostu robił jakieś kroki. Dodatkowo niedaleko znajduje się również kaplica, która jest opuszczona i podobno odbywały się tam obrzędy satanistyczne. Więc pamiętajcie również o zachowaniu bezpieczeństwa, udając się w takie miejsca. A teraz przechodzimy do, w moim odczuciu, najstraszniejszego miejsca w Polsce, jakie tylko możecie zobaczyć. A mianowicie jest to szpital w Starachowicach. Jest to budynek opuszczony stosunkowo niedawno, bo od 2008 roku jest opuszczony. Jest to kolejne miejsce o bardzo tajemniczej aurze. Kiedyś było to tętniące życiem centrum zdrowia, obecnie jego puste sale i korytarze przyciągają eksploratorów i czasem osoby zainteresowane mrocznymi rytuałami. Patrz. Tu masz odwrócony krzyż, tu masz odwrócony krzyż, tam masz odwrócony krzyż i tu masz... Czasem pojawiły się tam też znaki po satanistycznych obrzędach, a trzaskające okna i niespodziewane dźwięki nadają temu miejscu niezwykle mroczny charakter. Choć teren został wykupiony przez dewelopera, budynek pozostaje jedną z ikonicznych lokalizacji na terenie całej Polski. Osobiście, gdy my tam byliśmy razem z Szymonem, zastały nas tam różnego rodzaju mroczne graffiti, które wyglądały jakby zostały stworzone przez jedną i tą samą osobę. Kultowa wanna pokryta krwią, różnego rodzaju kartki z deformowanymi twarzami różnych osób były bardzo przerażające. Wyglądało to wszystko tak, jakby ktoś dosłownie kilka dni temu to wszystko dla nas przygotował. A mówiąc na myśli ktoś, mam na myśli naprawdę osobę, która jest psychopatą. Eksplorując tej nocy ten budynek, zapamiętaliśmy ją na bardzo długo. Oczywiście każdy z tych filmów możecie sobie obejrzeć na naszym kanale YouTube. Zobaczcie sobie fragment. O, chodź, zobacz tu. Co? No, patrz. Ja się czuję jak w jakimś domu strachu, wiesz, jakby to było po prostu... Ustawiane.
Ja bym to odwrócił. No stary. Nie no, ja tu się nie czuję dobrze, serio. Jak, ja też. Jak ile na ilu urbexach byliśmy, to tutaj się nie czuję dobrze. Patrz. Tu masz odwrócony krzyż, tu masz odwrócony krzyż, tam masz odwrócony krzyż i tu masz jakieś płaciny jakieś. Ale tak, ja tak samo słyszałem, jakby tu ktoś chodził. No. Słyszałeś? Mhm. I ostatnim, najmroczniejszym, największym kompleksem szpitalnym w Polsce jest opuszczony szpital poradziecki w Legnicy. Przepraszamy. Jest tam ktoś? Chcemy tylko obejrzeć budynek. Kurwa, drzwi się tam na górze, drzwi się same zamknęły. Byłem u góry i drzwi się zatrzasnęły. Ja chciałem sprawdzić ten pokój. To nie, chyba ktoś tam jest. Znajduje się on pośrodku lasku złotoryjskiego. Szpital w Legnicy to naprawdę ogromny kompleks, który od lat stoi pusty. Budynek ma aż 4 kondygnacje i kiedyś służył żołnierzom Wehrmachtu, a później radzieckim. Szpital jest otoczony murem, a teren jest odizolowany. Co ciekawe, na terenie szpitala drzewa są oplecione drutem kolczastym, by uniemożliwić pacjentom ucieczkę, co dodaje dosyć mrocznej symboliki. Dziś budynek jest całkowicie zdewastowany, a jego wielkie, puste pomieszczenia są idealnym miejscem na paranormalne doświadczenia. Jest to jedno z tych miejsc, gdzie można odnieść wrażenie, że coś tam nadal jest i coś tam nadal pozostało. Jakby duchy dawnych czasów i wspomnienia ludzi, którzy tam byli, ciągle krążyły po jego mrocznych korytarzach. W szpitalu w Legnicy byliśmy osobiście 2 razy. Za pierwszym razem zamknęły mi się drzwi na końcu korytarza jednego właśnie z oddziałów i jak się później okazało, był to oddział psychiatryczny. Jest to miejsce, w którym chyba najbardziej ze wszystkich w całej Polsce idzie odkryć mroczną atmosferę i coś jakby dosłownie z każdej strony was otaczało. Są tam bardzo długie tunele, ogromne podziemia i bardzo długie, ciągnące się wręcz w nieskończoność korytarze. Jeden z korytarzy ma ponad 200 metrów i idąc z nim można odczuć wrażenie, jakby końca miało nie być. Oczywiście każdą z tych historii, którą dzisiaj opowiedziałem, możecie zobaczyć sobie na naszym kanale YouTube. Linki do każdych miejsc z urbexów, które dzisiaj wam opisałem, daję wam w opisie i możecie sami napisać, co o nich sądzicie. Dodatkowo, jeżeli ktokolwiek z was był w którymś z tych miejsc, które właśnie opisałem, dajcie znać w komentarzu, jakie były wasze doświadczenia.